Z okazji Wielkanocy pragnę złożyć najszczersze życzenia wszystkim naszym polskim przyjaciołom. Wartości chrześcijańskie mają tradycyjnie dla naszych narodów wielkie znaczenie. Są dla nas źródłem mądrości, a także uczą nas miłości, solidarności i pomagania sobie nawzajem. Naród polski już od ponad roku demonstruje światu wzór wierności wartościom chrześcijańskim, niosąc ratunek i pomoc bliźnim swoim, Ukraińcom. Dzisiaj nasze dzieci, ukraińskie i polskie, wspólnie malują pisanki i pokazują światu, jak przyjaźń, miłość i życie zwyciężają zło i nienawiść. Tego dnia świętujemy nie tylko zmartwychwstanie Chrystusa, lecz także okazujemy szacunek wartościom rodzinnym, przyjaźni oraz współpracy naszych krajów. Przy tej okazji pragnę podkreślić, jak wdzięczni jesteśmy Polsce za wsparcie i pomoc okazane Ukrainie. Nasza współpraca i nasze wartości, które podzielamy, dowodzą, że razem jesteśmy silniejsi. Zeszłej wiosny, dzięki naszym polskim przyjaciołom, ukraińskie rodziny mogły dzielić się wielkanocnymi mazurkiem i paską przy wspólnym stole. I jest to dobra tradycja, dzięki której uśmiechu przybywa po dwakroć, zaś nadziei i radości po stokroć. Życzę wszystkim polskim rodzinom pokoju i dobrobytu w tym świątecznym czasie. Niech wasze domy będą pełne radości i szczęścia. Niech miłość zawsze będzie w naszych sercach, polskich i ukraińskich, które dziś w sposób szczególny biją w takt. Chrystus woskres, bo istyn woskres. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.